A też była pani wtedy obecna? Ja protestowałam już wczoraj. Nie było a jakby pan posłów trochę bardziej posłuchał, to by pan wiedział, jak posłowie, co posłowie proszę myślą o wczorajszym dniu. Proszę nie prowadzać fermentu, dobrze? Proszę zawiązać sobie swoją konfederację i sobie prowadzić, jak pani uważa, dobrze? A tu nie robić tutaj jakieś... Spóźnia się pani i robi pani problemy. To jest niepotrzebne, ja panią bardzo przepraszam za to. Drodzy państwo, jeszcze raz przypomnę. Było przegłosowane, zmieniliśmy porządek, pani przyjechała z daleka, chce powiedzieć coś nam, wysłuchajmy, tak? Trzymajmy się tego, co, nie że jesteśmy chwiejni, pana zapraszamy tutaj, pana z Warszawy. Pana seniora posła, zapraszamy tutaj. Co? Zapraszamy pana tutaj. Znaczy, zawsze będzie senior, bo zawsze ktoś z nas będzie najstarszy, więc tu jest poseł senior. Zapraszamy. Tym bardziej, że najbliżej, a tu nie ma ci nagłośniającego, to musisz dobrze słyszeć, to jest logiczne. Oddaję pani głos. Witam serdecznie. Chciałam na początku powiedzieć, że jestem tutaj, ponieważ sprawa nie dotyczy tylko mnie i mojej rodziny, ponieważ wiem, że... Przepraszam, proszę nazwisko. Barbara Sikorska. Z jaka to jest ziemia? Gdzie pani mieszka? Toruń. To dotyczy naprawdę wielu, wielu osób w naszym kraju. Chciałam odczytać list właściwie mojego męża po kontakcie tutaj z panem Leszczyńskim i podziękowaniu również za pomoc, której już do tej pory doświadczyliśmy. Moje motto życiowe, czyli motto życiowe mojego męża, jeżeli zrobię wszystko, co w mojej mocy, reszta nie do mnie należy, dlatego największe burzeń jest mocą głębi spokoju. List do Sejmu Walnego złożony jako kolejne oświadczenie woli Marka Sikorskiego, prywatnego wierzyciela Polski. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Posłowie i wszyscy uczestnicy Sejmu Walnego. Dziękuję za wolę niesienia pomocy. Pokrzywdzeni jesteśmy w wyniku dyskryminacji totalnej z powodu przyczyn kwalifikowanych jako majątek i religia. W latach 2007-2015 i wcześniej, począwszy od 2001 roku, doszło do dyskryminacji totalnej, bowiem naruszone zostały niemalże wszystkie postanowienia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, protokoły tej konwencji oraz wszystkie dobra osobiste kwalifikowane na podstawie prawnej artykułu 23 Kodeksu Cywilnego, łącznie z prawem do spokoju. Kluczowym dla mnie jest przedstawienie faktów i dowodów potwierdzających istnienie majątku ze źródła legalnego i ujawnionego publicznie. To jest umowa dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego oznaczona DS57/66/60/01-SJ Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2001 roku ze zmianami od błędów i niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych, której obowiązek świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń PZU przejął Skarb Państwa, jednostka organizacyjna Minister Sprawiedliwości, zaś płatnikiem jest Minister Finansów właściwy dla spraw zobowiązań państwa polskiego. Umowa ta ustaliła sumę ubezpieczenia 100 milionów złotych z późniejszymi zmianami podwyższającymi wielokrotnie sumę ubezpieczenia oraz Marek Sikorski jako osoba ubezpieczona, ubezpieczająca, uposażona. Poprzez swoją ignorancję organy najwyższych centralnych władz państwowych dopuściły do zdarzeń, w których legalizacja tak wielkiego majątku mojego stała się faktem nieodwracalnym i bezspornym. Moje działania zawsze były i są w pełni profesjonalne i zgodne z prawem, również z prawem moralnym. Poprzez okazanie dokumentów urzędowych legalnego powstania wierzytelności potwierdzanego przez wszystkie najważniejsze organy władz publicznych, poprzez okazanie audytów prawnego, finansowego, psychologicznego oraz audytu państwowego od państwa dłużnika wierzytelności, czyli akt sprawy 5DS207/01, stałem się największym wrogiem nie dla własnego państwa, lecz dla wątpliwych elit politycznych tego kraju. Jako obywatel przyczyniłem się do ulepszenia prawa, bowiem w 2004 roku został znowelizowany zapis kodeksu cywilnego, na gruncie którego możliwe stało się zawarcie przeze mnie umowy ubezpieczenia na tak niewyobrażalną sumę. Zbudowałem swój wizerunek największego w historii wierzyciela Polski na prawie do przestrzegania wszystkich zasad, którymi powinni się posługiwać bezwzględnie ludzie, ale przede wszystkim sprawujący funkcje urzędnicy państwowi, dla których praca powinna być służbą, a nie źródłem pychy i manipulacji.
W 2007 roku na ręce ministra finansów złożyłem oświadczenie woli w przedmiocie zarejestrowania osobistego majątku niepodlegającego opodatkowaniu. Oświadczenie zostało przyjęte przez ministra finansów w trybie bez zastrzeżeń. Ofertę sprzedaży i zagospodarowania wierzytelności otrzymały wszystkie najważniejsze organy państwowe, a każda umowa przelewu wierzytelności przeprowadzana była przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Finansów w trybie bez zastrzeżeń. W 2007 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie oznaczone sygnaturą 5DS207/01. Był to niepraworządny atak na mój majątek i moją osobę na zlecenie osób sprawujących władzę, którzy nie mieli odwagi do mediacji, a tym samym przyznania się do własnych błędów i głupoty. Sprawa bowiem zatoczyła zbyt duże kręgi polityczne. Posłużono się prokuraturą, aby ścigać, zniszczyć, złamać mnie i moją rodzinę. Wszyscy urzędnicy mający decydujące znaczenie w tej sprawie mieli obiecany awans i przypuszczam solidne premie. Wszyscy byli delegowani z jednostek rejonowych do okręgowych, włącznie z sędziami i wszyscy obiecany awans otrzymali. To jest do sprawdzenia w każdej chwili. Ponieważ prokuratura w ciągu 4 lat nie była w stanie postawić zarzutów, postępowanie musiałoby zostać umorzone, ale presja była tak silna, że w 2011 roku zmieniono sygnaturę akt, gdzie tym razem zaczęto poszukiwania mojej osoby pod pozorem badań psychiatrycznych. Tak działa mechanizm stalinowskich represji w naszym współczesnym świecie. Nie zmieniło się nic oprócz niektórych ludzi na stanowiskach. Zostałem aresztowany w sierpniu 2011 roku pod pozorem badań psychiatrycznych, którym poddałem się w warunkach aresztu, a które w żadnym aspekcie nie potwierdziły obaw prokuratury. Po zakończonych badaniach jednak nie zostałem zwolniony. Kolejne przedłużenia trwały do 3,5 roku. W 2012 prokuratura przedstawiła zarzuty. Nie doszło do końcowego zapoznania się z aktami sprawy przed rozpoczęciem procesu przed sądem zwołanym ad hoc. Prokurator Monika Niziuk-Nowak zafałszowała tożsamość czynu, który jest niekaralny, nakaralny. Moja odpowiedź na akt oskarżenia wysłana do sądu została początkowo wpięta do akt sprawy, po czym wypięta i odesłana do aresztu. Tutaj muszę powiedzieć, że nikt nawet się nie pofatygował, żeby to zamieść pod dywan i nie byłoby sprawy. Tak, tylko po prostu ktoś albo specjalnie, albo z własnej jakiejś głupoty odesłał to do mojego męża. To się nazywa fałszowanie akt sprawy i zrobiła to sędzia przewodnicząca Agnieszka Jarosz. Nie mogła uwzględnić mojej odpowiedzi, ponieważ wówczas nie byłoby podstaw do wszczęcia procesu. Nie złożyłem zeznań przed sądem, a mimo to proces został przeprowadzony. W 2014 roku zapadł wyrok 5 lat bezwzględnego więzienia za czyn, którego w żaden sposób nie definiuje kodeks karny. Naruszone zostało moje prawo do skutecznego środka odwoławczego, bowiem wszelkie dowody niewinności w postępowaniu zarówno procesowym, jak i skargowym zostały pominięte i odrzucone. Ta sytuacja trwa do dziś. Żadne środki odwoławcze nie są uwzględniane przez żaden sąd. Nawet do tego stopnia, że korespondencję, którą mój mąż wysyła urzędową, która powinna być natychmiast wysłana do odpowiednich organów, jest po prostu nieodsyłana, czasem nawet ze stemplem poczty zwracana i podrzucana do celi. Czyli ignorują, tak? Dokładnie. Naruszone w ten sposób stałem się więźniem politycznym w kraju, o którym zwykło się mówić, iż jest państwem prawa. W ten sposób na podstawie niepraworządnego i tym samym nieważnego i nieistniejącego wyroku jestem przetrzymywany w niewoli. Przedstawienie wszystkich faktów i dowodów zajęłoby kilka dni skrupulatnej analizy, dlatego pozostają one dostępne i udostępniam dla każdej zainteresowanej osoby. Profesjonalna ocena dowodów, faktów, informacji prowadzi nieuchronnie do wniosku, że było to możliwe tylko i wyłącznie w ramach wielkiej afery korupcyjnej spiskowców Donald Tusk, Andrzej Serenet, Bronisław Komorowski i inni, której celem jest dokonanie wymuszenia rozbójniczego, to akurat jest kwalifikacja artykułu 282 Kodeksu Karnego, na naszą szkodę, czyli wierzycieli polskich. Sfingowanie całego procesu nastąpiło wskutek naruszenia gwarancji prawa krajowego i międzynarodowego. Zostały naruszone i naruszone nadal są wszystkie bezwzględne zakazy.
Okoliczność powstania wierzytelności to nie tylko wadliwe i niebezpieczne dla państwa prawo, ale również olbrzymia niekompetencja osób zasiadających na najwyższych urzędach, którzy nie cofną się przed dokonaniem najgorszego przestępstwa, aby tylko zatuszować ich szkodliwe działanie. Wnoszę o objęcie infamią, tak mogę? Tak, oczywiście. Osoby, które w swojej krótkowzrocznej postawie i głuchocie przyczyniły się do cierpienia nie tylko mojej rodziny, ale również do cierpienia wielu cesjonariuszy i beneficjentów moich wierzytelności. Są to najwięksi wrogowie narodu polskiego ostatniego ćwierćwiecza: Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Andrzej Serenek oraz ich poplecznicy działający na zlecenie: prokurator Monika Niziuk-Nowak, prokurator Justyna Brzozowska, adwokat Izabela Wójcik i sędziowie: Agnieszka Jarosz, Beata Najar, Małgorzata Kluziak, Rafał Kaniuk, Krzysztof Karpiński, Dorota Tyrała, Joanna Głoch, Małgorzata Radomińska, Monika Żłobińska. Moja oferta wykorzystania wierzytelności dla dobra państwa była ogłoszona publicznie, a zyski dla kraju w formie przeprowadzonej przez analityków symulacji przedstawione zostały wszystkim organom władzy publicznej. W swojej działalności zawsze jako priorytet miałem dobro Polski i dobro każdego obywatela. Jestem wielce zaszczycony, iż mogę przedstawić panu marszałkowi Wojciechowi Edwardowi Leszczyńskiemu oraz wszystkim posłom i delegatom ziemiańskim moje stanowisko obywatelskie, a tym samym również propozycje, co po niższym czynie. Państwo jest dłużnikiem wszystkich obywateli, a nie tylko dłużnikiem wielkich korporacji finansowych. Jako wierzyciel szczególny, nie tylko ze względu na wysokość wierzytelności, ale przede wszystkim ze względu na charakter wierzytelności, proponuję skupić wokół pańskiego przewodnictwa politycznego sejmowalnego wierzycieli posiadających znaczące kwotowo wierzytelności powstałe najczęściej wskutek pokrzywdzenia tychże obywateli przez państwo, czyli przez urzędników żyjących z instytucji państwa. Skoncentrowanie działań wierzycieli pozwoli w przyszłości również uwzględnić w odpowiedniej proporcji inne rzeczywiste i rzekome długi państwa podnoszone przez nieobywateli polskich. Moją propozycją jest odbudowanie ruchu społecznego na realiach tak powszechnych i oczywistych, że nie podnoszonych przez żadne ugrupowanie. Takie porządkowanie powinno zdyscyplinować wiele sił politycznych, które na mirażach budują swoją pozycję. Dla podniesienia klarowności mojej propozycji zwracam uwagę na fakt, że postawą chcę podobnych sobie zogniskować na działalność skutkującą poprawą państwa polskiego i wzmocnienia roli obywateli. Dziękuję. Marek Sikorski, w niewoli dnia 5 listopada 2015 roku. Proszę państwa, wierzycieli Polski jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo wiele osób jest takich i ja również uważam, że można by było dużo zrobić. Dużo zrobić dla dobra naszego kraju, gdybyśmy wspólnie mogli to uczynić. Jeszcze jakby pani powiedziała o swoim statusie, bo z tego co państwo ja wiem, nie czytałem tego pisma. Ja dziękuję za takie dobre słowa. Mogę jako marszałek wziąć? Dziękuję. Zaraz dojdziemy do wynika wierzytelności. Ale proszę, poczekajcie, drodzy państwo, bo jeszcze pani nie skończyła wątku osobistego. Otóż chodzi o to, że pani miała dostęp do rachunku i za to została 2 lata bezwzględnego kary więzienia. Jest dziecko na wychowaniu, tak? Ile ma lat? 14. 14. Teraz wyjdzie pan Marek niedługo i pani musi iść na 2 lata do więzienia, tak? Pani o tym nie powiedziała. Taka jest prawda? No tak. Tak, za to, że miała dostęp, czyli tak jest zmaltretowana. Zasłużył. No, to już tam się pewnie kwalifikacja. Chodzi o to, drodzy państwo, że to się może skać z każdym, kto ma jakąś wierzytelność do Skarbu Państwa. I dlatego wczoraj też tak protestowałem, żeby nie iść z deputacją, bo oni tak nas wychowują, tak? Pójdziemy z deputacją, której bardzo mnie namawiała pani Beata Andrejas. Więc spokojnie pani Beata też może sama przecież się udać i tak dalej. To jest, mając to na względzie, właśnie wiemy, że wyciągając rękę po coś, oni bardzo, bardzo skutecznie potrafią tą rękę, że tak powiem, odrąbać. Pieniądze mają iść tylko w jedną stronę, ewentualnie zwroty VAT-ów i tak dalej dla ludzi swoich, prawda? Nigdy w drugą stronę nie powinni pieniądze dla zasady po prostu, dla zasady. Więc samo to, że ktoś prosi, że mu się należy, to jest powód do zrobienia z człowieka. Wiecie, tak, jak ja byłem w tym więzieniu, to dyrektor powiedział, że jest na badaniach psychiatrycznych. Pan Marek, z tego co ja wiem, on profilaktycznie zrobił sobie na własną rękę prywatny, bo każdy z nas sobie może zrobić, prawda? I miał takie badania psychiatryczne, bo jeżeli zrobią z niego osobę niepoczytalną, to jako osoba niepoczytalna nie może występować publicznie, domagać się, prawda? Dla nich to jest świetny
to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jest gorsze niż w Rosji. Te psychuszki, pamiętacie Państwo? Bo tam było sprawy polityczne, a tu są sprawy finansowe. No bo jeżeli Państwo macie roszczenia, a zrobią z wariatów, to oni już nie mogą się domagać. Muszą mieć pełnomocników, adwokatów i to się już rozmydla, tak? I teraz, jeżeli Pani by się zgodziła, ja bym pozwolił Państwu, czy pozwoliła, zaproponowałbym, żeby posłowie ziemscy mogli zadawać pytań, tylko bo Pani zależy, bo ja nie mogę naruszać Pani wolności. Powiem tak, ja jestem tutorzoną, nie wszystko, myślę, że nie wszystkie odpowiedzi znam, tak. Zawsze mówię, że najlepiej do źródła, no niestety źródło jest dalej. Źródło jest dalej w więzieniu. Kiedy Pan Marek ma wyjść? W więzieniu 29 kwietnia. Proszę Państwa, to co teraz przeczytam, zrobię Was, wstawię Was upienie, Pani to ewentualnie potwierdzi. Dostałem takiego maila 12 listopada, czyli 3 dni temu, od Pani. Przesyłam do wiadomości pismo z sądu według wzoru otrzymanego od Pana Leszczyńskiego. Przeczytam to pismo. Do pisma dołączam podstawy faktyczne, które powinny skutkować uwolnieniem męża. Nie tylko, pięknie, że Pani pisze z dużej litery, męża, nie tylko w formie zwolnienia przedterminowego, ale przede wszystkim pozbawiające sądowi podjęcie decyzji do faktycznego odbycia kary w całości. Zagaję tylko, że u nas nie ma zwolnienia przedterminowego, znaczy u nas jest warunkowe zwolnienie przedterminowe. Polega to na tym, że jak ktoś w ostatnim dniu poprosi o jeden dzień, to ma 2 lata w zawieszeniu ten jeden dzień. Czyli nie ma tak, że on wyjdzie jeden dzień i to już jest koniec, tylko on ma 2 lata, czyli to jest taka kara za to, że chcesz wcześniej wyjść. Czyli jak Pan Marek teraz wyjdzie pół roku wcześniej, to on ma 2 lata w zawieszeniu te pół roku, czyli ma jakby dodatkowy wyrok lub więcej, więc to jest katastrofa. Ale słuchajcie teraz dalej Państwo, co chcę. W myśl przepisów wcześniejsze kary nałożone na męża podczas postępowania przygotowawczego, czyli zakaz opuszczenia kraju, dozór, kaucja lub zastosowanie w tym przypadku przez sądy i prokuraturę niezwykle szczodrze, prawo definiuje jako kary ograniczenia wolności. A ustawa stanowi, że kara ograniczenia wolności liczy się jako odbyta kara pozbawienia wolności w przeliczeniu 2 dni kary ograniczenia wolności jako 1 dzień pozbawienia wolności. Czyli Pan Marek 3,5 roku to jest 7 lat już według prawa odsiedział, a siedzi dalej. Napisaliśmy takie pismo, ja napisałem takie pismo, potem Pani je skończyła, chyba z prawnikiem. Napisane było tak pismo, moje pismo, staram się pomagać, nie jestem prawnikiem, prawda? Miejmy nadzieję, że Pani Beata teraz się podejmie, żeby takim osobom pomagać, bo jest prawnikiem, wczoraj mówiła i może inne osoby są prawnikiem i powinna w ramach sejmowanego pomagać wolontariacko takim ludziom, prawda? Wnoszę o uchylenie postanowienia w całości. Taki był mój tekst. Moje pismo procesowe winno wstrząść procedurę warunkowego zwolnienia mojego męża, bo Pani wniosła o uwolnienie. Okazało się, że Pani nie ma prawa wnosić uwolnienie jako żona. W Polsce żona nie może wnosić uwolnienie męża. W Polsce uwolnienie męża może wnosić tylko adwokat lub dyrektor więzienia. Potem się okazało, że jeszcze ja odkryłem, że jeszcze kurator sądowy. Natomiast żona nie może wnosić takie coś. Może wnosić sam zainteresowany, ale Pan Marek uniósł się honorem, powiedział, że nie będzie prosił o warunkowe zwolnienie. Znaczy, tutaj jest inna sprawa, ponieważ wyrok jest nieważny, tak? W momencie, gdyby mój mąż poprosił o... Tak, byłaby to forma przyznania się do tego, że jednak to zaistniało, tak? Faktycznie i prawie. Dlatego pani, mój mąż pani... cały czas mówi, że on nie poddaje się prawu, czyli kodeksowi... Tak, słusznie, my to popieramy. Ponieważ nie. I teraz Pani wystąpiła z takim pismem i co pisze sąd? On pisze, że nawet takie bezczelne pismo, nie ma tej... które nie nadano sygnatury, tylko pisze to jak korespondencja prywatna. To Pani pismo nie spełnia, znaczy nawet nie napisali wymogów formalnych. Jest odrzucone, ponieważ nie jest Pani ani adwokatem, ani... I koniec, prawda? Bez sygnatury, bez niczego. Tak jakby... I na to postanowienie przysługuje... Oni oczywiście nie pouczyli o zażaleniu, ale według formuły posługuje zażalenie. Więc to jest formuła zażalenia. Moje pismo procesowe powinno wszcząć procedurę, pismo procesowe, które wnosi o uwolnienie. Warunkowego zwolnienia mojego męża Marka Sikorskiego, znaczy wezwania mnie do uchylenia wad formalnych, to jest do wyznaczenia adwokata lub wyznaczenia adwokata z urzędu i lub skierowania wezwania na sprawę kuratora sądowego. No bo powinno wezwać, to jest brak formalny, bardzo prosimy, żeby Pani postarała się o adwokata lub opinię i tak dalej pouczyć, prawda? Usunięcie tych, bo adwokat jest tylko pełnomocnikiem. Przesłanki formalne nie mogą najbliższym uniemożliwiać przedterminowego zwolnienia bliskiej osoby z więzienia, bo normą prawną wyższego rzędu nad formalizmem sądowym jest artykuł 18 Konstytucji, który mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. To jest artykuł 18 Konstytucji. Ochrona małżeństwa wymaga zrobienia wszystkiego, co możliwe, by mąż i żona byli razem, a nie osobno, szczególnie w sytuacji, gdy wychowują dziecko. Ten sam sąd okręgowy był moim pismem jako żony wołającej o uwolnienie męża zobligowany do uruchomienia procedury wszczęcia postępowania w tej sprawie. Przedterminowego zwolnienia mojego męża, czego nie uczynił. Jednocześnie pismo sądu przypomina korespondencję, bo powinno być wydane w tej sprawie postanowienie. Oświadczam jednocześnie, że nie stać mnie na zawodowego adwokata bez uszczerbku dla mnie i mojej rodziny. W związku z wyżej wymienionym dokumentem na podstawie przepisów Konstytucji RP, powołując się na przepis 107 KPA,
oraz na artykuł 7.9 Konstytucji. Zastosowanie mają tu przyrównane przepisy artykułu 6, paragraf 2 KKW oraz, to jest dopisek już pani, 227 KPA. Zobacz proszę, postanowienie Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2007 roku, sygnatura dwójka rzymska AKAS związane z 607/2007 Lex Polonika 195/2360. Przedstawiam podstawy prawne i faktyczne gwarantujące zwolnienie mojego męża Marka Sikorskiego w trybie natychmiastowym w związku z wykonaniem rzekomej kary z nadmiarem wysokości ponad 100%. Jako dowód przedstawiam w załączeniu dwa oświadczenia woli mojego męża skierowane jako list otwarty numer 22 i 23 do prezydenta Andrzeja Dudy. Fakt, że pan prezydent dotychczas nie podjął decyzji w tej sprawie, no bo prezydent Duda może łaskawić, prawda? Pan Komorowski ile łaskawił osób? 8 tysięcy. No ale chciałem, żeby... 8 tysięcy, ale zapomniało panu Marku. 8 tysięcy. Nikt się nie interesuje tym, a powinniśmy to wiedzieć, kogo uwolnił, prawda? Powinniśmy wiedzieć, do kogo uwolnił. No tak, to bardzo różna osoba. Prezydent Doczan nie podjął decyzji w tej sprawie, bowiem w dniu 7 sierpnia 2015 roku przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości, które już przekroczyło prawo ustawy KPA, pozwala żądać od sądu, wydział penitencjarny podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia, czyli on to wysłał do sądu z CEDOR-ą, które już przekroczyły prawo ustawy KPA, pozwala od sądu penitencjarny podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia, ponieważ przedstawione zagadnienia dotyczy nieprawidłowego wykonywania kary, a to z kolei ustawowo leży w kompetencji sądu penitencjarnego. Powołując się na przepis artykułu 47 Konstytucji RP, żądam odpowiedzi w ciągu 48 godzin. Proszę państwa, pani się powołała tylko na to, że mąż już siedzi dłużej niż ma zasądzone, prawda? No, normą powinno być tak, że się wypuszcza człowieka po odbyciu kary. I to oni powinni respektować te zasady, tak? Że oni znają, jakie są przeliczniki i przychodzi moment i oni zwalniają. Ktoś im przypomina, a oni mówią, pani nie jest pełnomocnikiem w tej sprawie, tak? No to jest bezczelne. Tak, ja chciałam powiedzieć, że jest mnóstwo ludzi, którzy odbywają karę, których właściwie nie powinni. Znam również pana Darka Komorowskiego, tak? Jestem z nim w kontakcie bezpośrednio. Rysia Wąska. Słucham? Rysia Wąska zamordowanego. No jak tak. Wybraliśmy w Strasburgu. Dokładnie. Dwa miesiące później. To były właśnie takie historie i no niestety te historie nadal trwają, nadal dotyczą nas i tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, kiedy gdzieś to jest, kiedy gdzieś czytamy, kiedy gdzieś słuchamy w telewizji. Natomiast wierzcie mi, drodzy państwo, że mogą dotyczyć każdego w każdej chwili. To kto chce zadać pytać? Bardzo proszę. Mogę słowo powiedzieć tylko? Może najpierw pytania, żeby panią zwolnić. Ja bym się chciała odnieść do pracy prokuratury. Ale to za chwilę. Żeby panią... Najpierw pytania, żeby pani mogła... Pani tak musi. Ja zapytam się, proszę, w jaki sposób skarb państwa stał się dłużnikiem, a państwo dłużycielem? I drugie pytanie, nie wychwyciłem z kontekstu tego paragrafu, tak, bo wskazujemy pana podstawie paragrafu, tam nie wiem, jak było coś takiego. Nie, oskarżenia są. Ja powiedziałam tak, bo to jest dosyć skomplikowana sytuacja, ponieważ w akcie oskarżenia jest sformułowane nieistniejącymi wierzytelnościami. To w tym momencie prokurator zrobił troszeczkę błąd, tak? Bo nawet gdyby one były nieistniejące, tak, to mój mąż odpowiada tutaj na podstawie kodeksu cywilnego, bodajże to jest... Czyli gdyby zarzuca sąd wyłudzenie, tak? Tak, z tego zrobił... A proszę powiedzieć, a z czego powstała ta wierzytelność? Na podstawie umowy ubezpieczenia. Osoby fizyczne. On się ubezpieczy w PZU, tak? Na sumę. Na tą kwotę. Tak. I państwo sprzedało PZU jakiejś firmie, tak? W międzyczasie. Nie rozumiem tego naprawdę. To nie jest łatwe do zrozumienia, ponieważ to powstało na bazie pewnego przepisu, pewnej luki prawnej, która istniała w 2001 roku. Tak jak powiedziałam, w późniejszym czasie, w momencie, kiedy powstała wierzytelność, powstała również tak zwana... Ale nie wiem, ktoś zbał, ktoś nogę, ktoś złamał, ktoś... Od błędów niewłaściwych działań funkcjonariuszy publicznych, tak jak przeczytałam tutaj. Tak brzmiał zapis polisy. Tak? Możemy się ubezpieczyć od tego, że ktoś nas krzywdzi, działając niezgodnie z przepisami prawa. Mając firmę, można się ubezpieczyć od kontroli. Czyli od działań funkcjonariuszy państwowych, tak?
funkcjonariusz przyjdzie, załatwi nam firmę, wsadzi nas. Bezprawnie. No, nieważne. Po czasie się okazuje, że zrobił to niezgodnie z literą prawa, tak? I w związku z tym ja się od tego ubezpieczam, jako rzemieślnik, jako prezes działający, tak? W spółce osoba fizyczna i tak dalej. I później dochodzę z tego ubezpieczenia, dochodzę praw, tak? Bo najpierw mnie wsadzą, zniszczą, przesiedzę, wychodzę i jakby egzekwuję swoje prawo, tak? To mam ubezpieczenie. Tak. Po prostu miał firmę, urzędnicy zniszczyli, ale w międzyczasie się ubezpieczył. Jako osoba prowadząca działalność osobistą. I tak można było zrobić. PZU można było się ubezpieczyć. Tak? Każdy dzisiaj też może się ubezpieczyć od takich działalności. Ale przecież normalna procedura... Wtedy jeszcze tego nie było, bo to było 90 lat. 2001 rok. 2001 rok. Normalna procedura jest taka, że się odmawia kwoty ubezpieczenia i tu się zamyka proces. A nie zamyka się kogoś i prześladuje, prawda? Normalna procedura jest taka. Ja składam roszczenie do PZU, PZU stwierdza, że z tej polisy tego nie można wypłacić, to jest koniec, tak? A tu jest sytuacja odwrotna, że ja się domagam pieniędzy w pan przypadku i jest agresja na rodzinę, tak? No. Znaczy powiem tak, jeżeli pan jest zainteresowany, ja oczywiście mogę panu przesłać audyt prawny, audyt finansowy. Nie jestem prawnikiem, ja tylko rozumiem. Ja przesłałam panu na szczęście. Tak, jest. Audyt jest naprawdę profesjonalny. No zresztą... Tak. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, bo potem pani Małgosia. Jeszcze pytanie jakieś, proszę bardzo. Aha, pan miał pytanie, faktycznie. Tak, przede wszystkim, kto państwa reprezentuje? Czy macie pełnomocnika w tej sprawie, czy nie? Nie, w tej chwili już nie mamy pełnomocnika, ponieważ trwa sprawa już tyle lat, że wszystkie pieniądze, które mogłam wydać, już wydałam. Dobrze, ale są także usługi świadczone przez adwokatów. Nie biorą wynagrodzenia z góry. Nie miałam szczęścia spotkać takiego adwokata. Odmawiają. Proszę się udać do pana stanowi, on pomaga w takiej sprawie. Znaczy, wiem, że pan Stonoga w tej chwili przegrał z wymiarem sprawiedliwości, jest w tej chwili na badaniach w Berlinie, po czym zgłasza się do odbycia kary. Sam jest ciężko chory. Ale przepraszam bardzo, jak pan się zgłasza do niego? Do pana Stonogi oczywiście pisałam, to pozostało bez echa. Ja rozumiem, że pan Stonoga miał bardzo dużo spraw i osobiście nie byłam u niego, nie rozmawiałam z nim. Jest jeszcze jakieś pytanie? Pozwolimy w tym momencie pani. Proszę bardzo. Ja mogę jeszcze pani Leśkowa, do mnie są osoby, którzy może tą sprawę wezmą. Bardzo no, spokojcie się, bo to jesteśmy. Ktoś jeszcze? Proszę państwa, bo pan nie chce wszystkiego mówić. Jak zaatakowali rodzinę, to zabrali wszystko. Pieniądze, ale samochód i tak dalej, wszystko. I nie okej, okay, tylko jest taka sytuacja, że wsadzili, a zabrali wszystko, tak? Puścili w bajteczka. Nie szkodzi. Okej. Ja to dziękuję. Nie. Służby. Weszło Urząd Skarbowy, CBA i tak dalej, wszystko zabezpieczyli. Łącznie z kontami i tak dalej, z kartami, wszystko. Drodzy państwo, będziemy dążyć do konkluzji, ale to za chwilę. Pani jeszcze Małgorzata jest, pani Małgorzata, bardzo proszę, głos wolny w tej sprawie. Żeby to się dotyczyło pani. Tak, dziękujemy. Małgorzata Erwan-Pańczyk, marszałki. Życzę się, że człowiek żyje. Ja chciałam powiedzieć, bo ja również walczę z wymiarem sprawiedliwości. Uważam, że to jest wymiar niesprawiedliwości, to jest banda, bym powiedziała, zbrodnicza, która wyniszcza Polaków. Ja na własnej skórze do dzisiaj po prostu przekonuję się o tym. Jest niszczona również moja rodzina całkowicie. Prokurator generalny stosuje mataczy, krętaczy, krętactwo prowadzi w sprawie. To jest normalne przestępstwo, co on uprawia. Ja jestem też, ja już mam ponad 200 tysięcy długu rodziny, żyję na kresce, bo bym została w ogóle bez niczego. Moje dzieci by się nie uczyły, nie byłoby niczego. Jeżeli chodzi o mnie, to ja uległam ciężkiemu wypadkowi przy pracy w 2003 roku. Nie udzielili mi w ogóle pomocy. Było to w dacie objęcia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA przez Vattenfall. Na drugi dzień z dokumentów, bo ja straciłam przytomność i nie wiem, co się w ogóle wydarzyło. Do dzisiaj chciałabym wiedzieć, co tam po prostu się zdarzyło na miejscu wypadku. Z dokumentów, które do mnie docierały po sześciu, siedmiu latach, dowiedziałam się, że na drugi dzień po ciężkim wypadku przy pracy zostałam zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Spółka, w której pracowałam, wykonywała nielegalną działalność gospodarczą za zgodą
pana Jerzego Buzka za zgodą Millera, Kaczmarka, Cytryckiego. Polegało to na tym, że z 12 rejonów energetycznych utworzono 3 rejony energetyczne i spółka, w której ja pracowałam, wykonywała działalność taką samą jak działalność spółka GZD. I pokrywały się prace, to były prace dublowane. Na mnie wymuszono, że ja mam kierować elektromonterami. Mam to napisane w zakresie czynności, bo ja byłam administratorem, miałam pod sobą elektromonterów, sprzątaczki, ochroniarzy, konserwatorów. Ja nie mam uprawnień. Jak ja mogę prowadzić? Ja nie mam uprawnień D, E. To tak samo jakby się wysłało sprzątaczkę i kazano by jej operować człowieka po ciężkim wypadku przy pracy. Ja odmówiłam przyjęcia wykonania powierzonych zadań i za to odwecie, aha, jeszcze przed tym mam dokumenty, dowody na to, maile, że ujawniałam, że spółka wykonywała nielegalną działalność gospodarczą. W odwecie jestem do dzisiaj niszczona. Jestem niszczona, zwracam się do prokuratorów, do sędziów, sędziowie zamykają, oddalają, sprawa jest oddalana. Prokurator złożyłam, by musiała datę posprawdzać, zgłoszenia o przestępstwie. Pan prokurator zamiast przestępstwo, zamiast ciężki wypadek przy pracy, to oni badają mobbing, jaja sobie robią. Normalnie asesor wydaje jakiś tam wyrok, ja ciężko choruję, w ogóle się nie potrafię odwołać. Wszystko po prostu wali się w domu. To jest normalnie tragedia, tego nie idzie w ogóle nawet opisać. Ja proszę wymiar tutaj u nas lekarza, żeby mnie skierował na tomografię. Ja się do tomografii dostaję, bo w 2010 roku miałam przeprowadzoną tomografię głowy po ciężkim wypadku przy pracy. Po 7 latach, bo to był 2003, a w 2010 tomografia potwierdza związek po prostu tych moich urazów z wypadkiem. Jeżeli chodzi o prokuratora, to prokurator ostatnio mi odpisał, że ja rzekomo są moje roszczenia w stosunku do mojego pracodawcy, a zgłaszam również jego gangsterskie metody, które on stosuje wobec mnie, bo tam jest, bym powiedziała, zorganizowana banda przestępców, którzy niszczą takich ludzi jak ja, jak ta pani, która Sikorska, która swojego męża broni. To są niesamowite metody, z jakimi ja się zmagam. Cała rodzina jest niszczona, dyskryminowana. Syn, żeby dostać stypendium, to musiał sądzić się rok czasu. W ogóle, no, tego się w ogóle nie da opisać. Sądy ciągle do mnie zgłaszają się, jaki mój jest majątek. Ciągle tylko muszę wypisywać oświadczenia majątkowe, a żyjemy w coraz gorszej biedzie, w skrajnej nędzy, jakby nie moja rodzina, nie mój brat, nie mój teść, nie moja matka i nie byłoby mnie dzisiaj. Dziękuję. Proszę Państwa, to ja wam powiem jedno, bo tu pani Elżbieta Łowiecka pytała się za co. Ja bym chciał troszeczkę tą część poprowadzić bardziej w kierunku pewnego działania. Otóż my nie wnikajmy w tej chwili, pani Elżbieta się pyta, to jest bardzo długi, ja się też nie znam w tych wierzytelnościach i tak, to nie jest ten problem. Problem jest taki, że niszczy się i panią, bo to jest nasz poseł ziemski, pani Małgorzata, i dlatego panią Małgosię prosimy o to, co prosiłem pana Marka. Dać wykaz tych osób konkretnie po nazwisku i imieniu, którzy nękają. Bo ja zobaczyłem te pisma, które pisała pani Barbara Sikorska i stwierdziłem, że oni jakby operują nie w kierunku działania. Oni próbują kontestować, wiecie, piszą skargi dla kolegów tych, co skrzywdzili. To jest podział pracy, prawda? Pisze się na prokuratora, wiecie, jak to działa. To jest kompletnie nieskuteczne. Musimy przyjąć metodę zupełnie inną. Dlatego poprosiłem, nawet tu jest dopisane w tej chwili, dopisane jest ręcznie, poprosiłem, proszę Państwa, ale nam przywieźcie konkretne osoby, bo sprawę już znamy, że coś tu jest nie tak. Jeżeli ktoś siedzi 3,5 roku bez wyroku, to jest coś nie tak. Jeżeli ktoś siedzi, już odsiedział 7 lat, a masz 5 lat za wyrok, no to też jest nie tak. W związku z tym powinniśmy te osoby napiętnować po imieniu i nazwisku. Czyli chodzi tu o Donalda Tuska, który jest infamisem, prawda? Bronisław Komorowski jest też infamisem. Andrzej Seremet nie jest, tu musimy się zastanowić. Nie będziemy dzisiaj nad tym głosować, ja to przesuwam na Wiśni, w sensie infamia, dzisiaj ostrzeżemy.
prokurator Monika Niziuk, ja to mówię, żeby to wszyscy Polacy usłyszeli, prokurator Monika Niziuk-Nowak, bo oni mają imiona i nazwiska, tak? Prokurator Justyna Brzozowska, adwokat Izabela Wójcik, sędzia Agnieszka Jarosz, sędzia Beata Najar przez 2J, sędzia Małgorzata Kluziak, sędzia Rafał Kaniok, sędzia Krzysztof Karpiński, sędzia Dorota Tyr... nie chciałbym przekształcić, to dopytam się. Pani Barbara, jak pani podeszła na chwilę, bo nie mogę przekształcić nazwiska. Sędzia Joanna Włoch, sędzia Małgorzata Radomirska i tu jest też sędzia. To tak, to są Maria sędzia Żłobińska. Żłobińska, a tutaj, bo nie potrafiłem odczytać. Tyrała. Sędzia Dorota Tyrała. Drodzy państwo, co łączy tych ludzi, abyście mi powiedzieli? Jedna rzecz ich łączy. Słucham? Antypolska. Nie, ich łączy to, że wszyscy mają immunitet, że są bezkarni. Póki co. Donald Tusk jest europosłem, jest bezkarny. Bronisław Komorowski, no chyba nie ma immunitetu teraz, jako jedyny. Ale już powiem. Ma. Prezes. Ma. Andrzej Seremet ma. Zobaczcie, i wszyscy reszta adwokaci, wszyscy mają immunitet. Natomiast oni nie mają, ich nie chroni ten immunitet przed infamią. W związku z tym ja wszystkich tych wymienię, żeby nie było zaskoczenia, wymienię ich w Wiśniczu i będziemy głosować, tak? Bo zauważyliście w tym momencie, że państwo tylne ławy opuściły. To też o czymś to świadczy, prawda? Ale za chwilę, Pani Małgorzato, za chwilę. Pani krzywda nas szczególnie interesuje, tylko to wyszło spontanicznie. Fałszerstwo dokumentów. Tak, ale Pani Małgorzato. Panie Małgorzato, imiona, nazwisko i fama. Działamy skutecznie. My nie będziemy teraz tego roztrząsać. My nie jesteśmy panią tą Jaworowicz ścianą płaczu, tak? Prokuratorzy pomagają gangsterom z Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego. Chronią Buzka, chronią, bo to jest wszystko się odbywało. Pani Małgorzato, nie dzisiaj. Pani Małgorzato, spokojnie, bo przyjdzie może na ten czas. Tu jest konkretna sprawa i musimy rozwiązać. Moja pierwsza propozycja, żebyśmy napomnieli prezydenta Dudę pod rygorem infamii, żeby on nie kombinował, on kombinuje, że mówi, no jest sprawa oczywista, musi wyjść, tak, i wysyła pismo do zakładu, żeby go uwolnili, tak, a on nie wydaje aktu łaski. No mógłby też napisać akt łaski już po sprawie, tak? Ja sobie robię. No przecież, no to potrwa, tak, on wyjdzie w końcu, bo w końcu minie te pół roku, bo on w maju ma wejść, no to po co, no, podpisuje akt łaski, już jest po temacie, tak. Napominamy Andrzeja Dudę, ja bym taką uchwałę chciał, żebyśmy podjęli. Napominamy pana Andrzeja Dudę, że jeżeli w ciągu miesiąca, czyli do 19 konkretnie i 20 grudnia nie podpisze aktu łaski, jeżeli te rzeczy są pewne, tak? Możemy warunkować. Prędzej, żeby na święta... Ale ja bym nie był skazany, to ja muszę łaski udzielić. Jest skazany. Później dostał wyrok, bo on siedzi teraz już piąty rok. O, końcówka, jest ostatnie pół roku. Po 3 latach i 7 miesiącach dostał wyrok. 5 lat bezbędnego więzienia. Ale jaki paragraf, panie marszałku? No to paragraf, nie, to może nie, się domyślać. 286 na pewno to był paragraf. 286. Czyli, tak, albo 3, to jest oszustwo. Próba tak, wyłudzenia. Wyłudzenia, tak? Próba wyłudzenia. Było wyłudzenie. Tak. Z tego, co pani powiedziała, to zapomnieli tą podstawę prawną wyroku dać. No czyli to się domniemywa, że była, ale w sumie nie było. Tak? No po prostu no, trzeba by to zobaczyć. Ale to my nie jesteśmy tu sędziami w tej sprawie. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Co do zasady. Tylko. Co do zasady działamy. No jeżeli ktoś, ja bym dostał 5 lat, to dlaczego mnie trzymają 6 lat? No to o to tu chodzi, tak? Działania bezprawne. Dlaczego prezydent, rzecznik praw obywatelskich, jesteśmy władni jako sejm, żeby napomnieć. Prezydenta przede wszystkim, bo rzecznika praw to już nie ma co, bo zanim może się działać, to już minie te pół roku, bo on i tak w maju wyjdzie, tak? Ja obiecałem pani, to mówię publicznie, że w ciągu 30 dni, od dzisiaj właściwie licząc, pan Marek Sikorski wyjdzie z więzienia. Powiedziałem to w sprawie Macieja Dobrzyńskiego, było tak i wyszedł. Teraz to mówię, wyjdzie. Wyjdzie i zobaczycie, jaką i Leszczyński i nasz Sejm ma władzę. Zobaczycie, jaką ma władzę i wtedy sami w siebie uwierzycie, tak? Każdy z was jest częścią tutaj składową. I jeżeli on wyjdzie, łącznie z panem Chutkiem, który powie, no jednak to jest sprawczy organ, to nie ma żartów, tak? Bo jak przegłosujemy tą infamię, znaczy nie infamię, napomnienie na razie, bo to nie za ostro, no bez przesady, prawda? Ma miesiąc czasu, tak? Widzi, że żartów już nie ma, tak? To napominamy pana prezydenta i napominamy cały wymiar sprawiedliwości, bo na czym polega też problem, że pan Marek jest przerzucany, a decyzję musi podjąć sąd, pod którym w danym momencie jest aresztowany. Czyli jak ja byłem w Warszawie, za chwilę już był w Bydgoszczy, to już trzeba tam do sądu iść. Specjalnie utrudniają, żeby
Ale to w takim razie apelujemy do wszystkich, którzy są w tej sprawie władni, kompetentni, czy tu konkretnie chodzi o dyrektora więzienia i konkretnie chodzi o sędziego sądu okręgowego, tak? Który może praktycznie z urzędu to zrobić, bo jeżeli widzi. No i ten oczywiście też przewodniczący Wydziału Penitencjarnego, w tym momencie Wydziału Penitencjarnego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, tak? Bydgoszczy, tak? Ten przewodniczący ma imię i nazwisko. My znajdziemy to imię i nazwisko. On jest w tej chwili władny, odpowiada za to, że człowiek siedzi bezprawnie, znaczy bezprawnie w więzieniu. I my jako Sejm Walny bardzo łagodną formułą napominamy tych wszystkich ludzi. Czyli prezydenta, cały wymiar sprawiedliwości, tego przyjęcia, żeby do 19. Żeby wyszedł faktycznie przed świętami, żeby ja żeby mu głos z głowy nie... No ale o to pani chodzi, żeby wyszedł po prostu. Oczywiście on wyjdzie w trybie, on wyjdzie w dwóch trybach. Pierwszy tryb to jest warunkowe zwolnienie, tak? To jest nie za bardzo korzystne. I drugi tryb wychodzi i go przepraszają. Proszę pana, po prostu pomyliliśmy się, tak? Co ta władza nasza nie potrafi. Czy jesteśmy w stanie, czy jesteś zgoda, żeby takie uchwałę sankcji przegłosować? Będzie dzisiaj pierwsza uchwała sankcji. Jest taka zgoda, żeby głosować? No to głosujmy, drodzy państwo. Poddaję pod głosowanie uchwałę sankcji. Napominamy prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę i wszystkie osoby władne w tej sprawie, żeby niezwłocznie po sprawdzeniu, czyli w terminie do 19, najpóźniej 20 grudnia, bo możemy się jeden dzień wstrzymać w Wiśniszu, uwolnili w trybie ułaskawienia, zwolnienia, nas nie interesuje, uwolnili pana Marka Sikorskiego z więzienia. Głos w głowie nie spać, żeby mu się krzywda nie stała. Tak. Uwolnili pana i o to prosimy, tak? Pod rygorem oczywiście infamii. Marek Sikorski. Pod rygorem infamii, że jeżeli go nie zwolnią, a my sprawdzimy, że wszystko polega na prawdzie, to w Wiśniczu te osoby, które pani nam tu przywiozła, ja je wyczytałem, plus przewodnicząca Wydziału Penitencjarnego Bydgoszczy w tym momencie, kurator sądowy i być może jeszcze ktoś, dostaną infamię. Dlaczego? Żeby już w życiu nikogo nie skrzywdzili. To, co powiedział pan Cezary Mariusz Tołusty, marszałek sejmiku Sławieńsko-Koszalińskiego, czy Koszalińsko-Sławieńskiego. Taki człowiek, czyli sędzia, prezydent, dostając infamię, właściwie powinni złożyć urząd. Są złożeni z urzędu. Bo sędzia, nie można sędziego zwalniać, tylko on jest składany z urzędu, tak? Przy dostaniu infamii on jest złożony z urzędu, czyli on w tym samym dniu już powinien odejść z wymiaru sprawiedliwości. Nie może wykonywać. Więc ta kara jest pierwszy raz straszna. I dlatego mówię, jak tu nie ma żartów, tak? Prezydent właściwie powinien złożyć urząd, tak? A co tam? My nie odróżniamy prezydenta, ale jak ktoś nie potrafi wydać aktu łaski, a może to zrobić, no to co? Przepraszamy bardzo, tak? Komorowski dostał infamię i momentalnie go nie było, tak? Także Seremet to i tak odchodzi, ale wiadomo, że to nie jest miła rzecz. Nie szafujemy za ostro, zgodzicie się ze mną? Nie szafujemy. Ostrzegamy, prosimy, napominamy. Nie po to pani przyjeżdża, żebyśmy my nie byli skuteczni, tylko omówili sprawę, jak pani Jaworowicz i zapytała się, kto tam może jeszcze pomóc. Oczywiście, że to zgłaszamy też każdy, kto może to, bo jeżeli jeszcze to potem w Trybunał w Strasburgu i tak dalej, ale my chcemy udowodnić, że jesteśmy organem, który ma władzę realną, tak? Jeżeli ktoś lekceważy infamię, proszę bardzo, niech pana Marka trzymają nielegalnie dalej. My nie będziemy oddziałów zbrojnych, które będą odbijać go, czy jakieś, prawda, robić. Także poddaję pod głosowanie, panie Krzysztofie, Komisja Skrutacyjna, że przeliczyła. Zielone za, czerwone przeciw, żółte wstrzymują się. Ja może też pojadę, słuchajcie, byście podnosili, bo jest mniej, żebym przynajmniej raz... Tak. Jeszcze sekundka. Tak, 40, 2, przygotowany pomaga. 21, 28, 24, 37, 3, 41, 20 wstrzymuje się, 27, 31 wstrzymuje się. Pan nie ma, ale nie panie, ma. Ja zaraz panu dam, teraz ziemia, numer? 19. Jest za, przeciw, czy wstrzymuje się pan? Za. Dobrze, zaraz będą mandat wypiszemy. Poselski. Jeszcze pan ma tutaj... Pan 19, zaraz wypiszę.
Tak, proszę zakomunikować. Głosowanie nad uchwałą z sancytem w sprawie napomnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy wraz z organami wymiaru sprawiedliwości, mam tu na myśli prokuraturę i sędziów, w sprawie uwolnienia lub ułaskawienia pana Marka Sikorskiego do dnia 19 grudnia tego roku. A najpóźniej 20. Najpóźniej, bo dwa dni będziemy obradować. Najpóźniej do 20, czyli do czasów obrad kolejnej sesji, 11 sesji Sejmu Walnego w Wiśniczu. Drodzy Państwo, ja powagą swojego urzędu potwierdzam, że podjęliśmy uchwałę sancyt. Sancyt jest takim wyrokiem, więc żeby pan prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej do 19-20 grudnia tego roku 2025 oraz władni w tej sprawie przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, myślimy tutaj tak o dyrektorze sądu, myślimy tu o przewodniczącej Wydziału Penitencjarnego, akurat który dotyczy pana Marka Sikorskiego. Obecnie jest to Bydgoszcz, ale może to być inny. Myślimy też o ewentualnie adwokacie, który by wolontariacko z urzędu, spełniając te rygory właśnie formalne, to zrobił. Myślimy tu o kuratorze sądowym, etc., drodzy Państwo, że pod rygorem infamii mają uwolnić. Nas ten tryb nie interesuje, czy w trybie ułaskawienia, czy w trybie uwolnienia przedterminowego, czy w trybie zwolnienia normalnego i z przeproszeniem, że to jest jakaś pomyłka, że siedzi jeszcze pan Marek. Nas to nie interesuje. Pan Marek Sikorski ma być na wolności do dnia 19, najpóźniej 20 grudnia. Jeżeli tego nie będzie, wobec tych osób najprawdopodobniej podejmiemy infamię. To będzie się wiązało, że powinny te osoby zejść z urzędu wszystkie, prawda? Bo to są praktycznie wszyscy funkcjonariusze publiczni, których wymieniłem tutaj w tej chwili. Oprócz być może adwokata jakiegoś, czy kogoś tu jeszcze by mógł być. A tam nie ma adwokata, prawda? Tam jest, jest. Jest? Aha, jest adwokat. Przepraszam, bo był adwokat, właśnie, że był. Także to są prawie wszyscy, albo przynajmniej z zawodu zaufania publicznego. Taka uchwała sadzyc jest podjęta, pani Barbaro. Cóż mogę, współczujemy pani i proszę być dobrej myśli. Nie jesteśmy oczywiście cudotwórcami, ale działamy sprawczo. Zauważyliście, że staramy się podejmować takie uchwały, które tutaj pan niewierny Tomasz przyjechał, powiedział nie tędy droga. Ja gwarantuję, że właśnie to jest tędy droga. I w ten oto sposób każdego, kto w przyszłości, bo podejmiemy problemy prawdy i kłamstwa też. Dziękujemy pani bardzo. Może pani się przysłuchiwać. Pani tutaj, każdy może tu wejść i przysłuchiwać się do końca. Ale bardzo pani dziękujemy, że pani, bo tu chodziło nie o tylko Marka Sikorskiego, ale chodziło o tysiące Marków Sikorskich, ale oczywiście szczególnie chodziło o Marka Sikorskiego. Natomiast każdego z nas to może dotknąć. Tak, nie możemy pozwolić, żebyśmy byli szykanowani, nękani niezgodnie z prawem. Niezgodnie z prawem, nawet tym bolszewickim. Tak? Bo dlatego tutaj to było podjęte. Czy pan chce zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Podnoście rękę z mandatem, ja będę wiedział, o co chodzi. Król Krzysztof, Ziemia Polska. Chciałem spytać o panią. Pani też ma wyrok. Pani tu w ogóle o sobie nic nie mówiła, tylko o męża dbała, a my się też, ja przynajmniej się martwię też o panią. I co z panią, bo pani... No jest to pięknie powiedziane, szlachetnie, no właśnie. Ja bym pani coś powiedziała jednego sobie, rzeczywiście. No jest głos, to pani prosimy jeszcze tutaj. Ja bardzo dziękuję. Tak, ja rzeczywiście też mam wyrok w tej chwili. Staram się o odroczenie wykonania ze względu na moją sytuację rodzinną. Czyli na a kiedy pani się będzie nastawić do więzienia w tej chwili? Na nie, ja nie mam. Nie. A jeszcze nie ma, nie, ale. Nie. A odroczenie ostatnie kiedy upływa? To znaczy, odroczenie ostatnie upływa teraz, pod koniec listopada. Już złożyłam kolejny wniosek. Prawomocny wyrok? Tak, wyrok jest prawomocny. Chodzi teraz o odbycie kary. Tak. Jaka jest kara? 2 lata. Więzienia, 2 lata więzienia. Nie zawieszenia, tylko więzienia. Jakby był rok czasu, to dzisiaj można w domu w obrączce siedzieć. Natomiast powyżej roku idzie się do więzienia. Wystarczy przedstawiać się odpowiednio przez rok czasu zwolnienia lekarskie. No to są przepisy kodeksu karnego wykonawczego. 2 lata to jest rok. Proszę? Ktoś w ogóle może nie pójść siedzieć. Czyli pani tylko prosi o kontakt z panem, tak? Masz, ja się daję, czy uchwały nie podjęto. Powiem tak, że do tej pory
sprawa była w Sądzie Toruńskim. Sąd Toruński jest mojej osobie bardzo przychylny i nawet jestem bardzo wdzięczna przewodniczącemu wydziału, który rzeczywiście ma ludzkie odruchy, bo nie każdy sędzia takie ma. Natomiast po nowelizacji kodeksu, no też prawda, więc nie wymieniam nazwiska, żeby nie zaszkodzić panu sędziemu. Po nowelizacji sprawa niestety w tej chwili została wysłana do Sądu Okręgowego w Warszawie, który przychylny nam jest. Może pani jeszcze raz powtórzyć, za co pani ma ten wyrok? Za to, że byłam żoną. Że ponoć było bardzo wiarygodne to, że ja byłam obok męża. Sprawstwo pomocnicze, tak? Tak. Tak. Konkretnie tam, co opisane? Konkretnie to było opisane w zasadzie, powiem szczerze, że ja nie czytałam. Prawdopodobnie chodziło o sprawstwo pomocnicze. Chodziło tylko o to tak, że ja jako żona po prostu... Wie, ogólnie. W ogóle nie wie pani za co... Ogólnie za nie to samo, pani. Co mój mąż, natomiast... Ja się domyśla. Tak, tak, natomiast to, że ja byłam i czasem proponowałam herbatę, proponowałam kawę, proponowałam ciastko i miałam dostęp do konta, w ten sposób stałam się osobą, która też powinna być w więzieniu, niezależnie od tego. To ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem, dlaczego pani... Ale wie pani, ja też bardzo dużo rzeczy nie rozumiem. W ogóle nie rozumiem postępowania. Pani...